Witam wszystkich, z tej strony Grzesiek. Dzisiaj nietypowo, bo będzie spławiczek. Jedna wędka bacik, druga maczóweczka i można powiedzieć na długość wędki wyrzucam w moczary, w oczka. Wstępnie sobie wybrałem miejscówki. Co tu dużo opowiadać. W trakcie może coś tam opowiem bardziej o zestawach. Wstępnie zanęciłem. Co zanęciłem? Z pół kilograma zanęty płciowej, pół kilograma Wonder Blacka, kilogram gliny jeziornej i ze 200 gram gliny rozpraszającej. Do tego dorzuciłem sobie konopi ze 300 gram do zanęty i puszkę kukurydzy. Wstępnie miejscówki zanęcone, przegruntowane delikatnie, zestaw na dnie będzie leżał na obydwu wędkach i zobaczymy co tu wstępnie wyjdzie. Na jedną wstępnie założę kukurydzę, a na drugą zacznę od białych robaków, od pineczki. Dzisiaj wstępnie nastawiam się na płotki, może jakieś wzdręgi tu będą, zobaczymy co przyniosą te miejscówki. Może jak się nic nie będzie działo, to może coś zmienię, jak gdzieś indziej popłynę, ale nie wydaje mi się, raczej tutaj zostanę. Jest pierwsze branie. I jest leszczyk. Spławik fajnie podniosło, biały robaczek. Nie sądziłem, że będą tutaj leszcze w takich zaroślach. Oczywiście dzisiaj licznik, pierwsza rybka. Dzisiaj może być ich sporo, to chcę zobaczyć, policzyć jak tu będzie z tymi braniami, ile tej rybki będzie. I kolejne branie na maczówkę. Robaczek i taka malutka płoteczka. Branie na bacika. Jest coś. A pięknie. Nie wiem co to jest, ale chyba leszcz. Tak, piękny leszcz. Nie spodziewałem się tutaj takich leszczów. Masakra. Ho, 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 ho. Pięknie. No powiem wam, szok. Jestem w szoku. Zobaczcie. Jaka sztuka na bacika. Spławik 5 gram. Przypon 0,14. Haczyk 14. I kukurydza na haczyku. No otwieraj. O skubany. Aż normalnie dreszcze mam, w szoku jestem. Zobaczcie. Jaka łopata. No nieduża. Ja tam się cieszę. Jak widzicie, nahałasowałem. No i coś te brania mogą być sporadyczne. Ale super. Powiem wam, super naprawdę. Mega, mega. Szok. Normalnie szok. Taki leszcz podszedł. Może będzie ich więcej? Zobaczymy.
Ja już jestem naprawdę mega, mega zadowolony. Ubranie na bacika. Szybkie branie i ładna płoteczka. Staram się jak najciszej to robić. Pomalutku, delikatnie, żeby nie płoszyć tej ryby. Ale dużo śluzu jest na żyłkach. Kręcą się tam leszcze. Mam nadzieję, że to takie ładne jak tamten. I zobaczcie, taka płoteczka. Na bacik 6 metry. I kukurydza na haczyku. Tak siedzę w tych moczarach i dosłownie ta woda żyje, żyje naprawdę. Jest tej ryby w tych zielach. Troszeczkę coś tam chmury się pokazują. Mam nadzieję, że deszcz nie będzie padał. Patrzyłem teraz na pogodę, ma nie padać w ogóle na dwóch aplikacjach. A z przodu przede mną widzę tęczę i czarne chmury, czyli pada. Pokażę wam, jaki tam jest. O! Trochę tam czarno. Tęczę było widać, czyli tam pada, ale jakoś na razie przechodzi bokiem. Piękne branie. Się zagapiłem, ale wam nagrałem. Zaczęło bąblować. Jest płoteczka. Mam nadzieję, za dużo hałasu nie narobiłem. Rybki podeszły. Bąble się pojawiły. Wręcz dużo bąbli. Założyłem tam sobie białego robaczka. Jest efekt, płoteczka. Bąblować dalej bąbluje. Liczę jeszcze na te leszcze. Gdzieś tam się jeszcze kręcą. Rybka podeszła, bo naprawdę bąbli się pojawiło masę. I to takie ładniejsze bąble. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś drobnica. I fajna płoteczka. Wzięła na cztery białe robaczki. Nic się nie dzieje. Donęciłem prawą wędkę, maczówkę. Znalazłem tam oczko na prawo. Troszkę dalej od pontonu, może tu za bardzo blisko. Troszkę hałasuje jednak. Wiadomo, jakieś te ruchy są. I ta rybka może się bać. Zobaczymy, bo wcześniej zanęciłem, na początku były brania, może wyjadły szybko te ryby, te zanęte, nie wiem, ale nic, po dwie kule znowu wrzuciłem i zobaczymy, co będzie się działo. Zmieniłem miejsce, bo tam kompletnie już się nic nie działo, donęciłem i w ogóle nawet bąbli, nic się nie działo, zero aktywności ryby. Może dlatego, że tu dzisiaj będzie upał. Wracają upały. Te godziny poranne jeszcze póki co dawały brania. Ale nic, jeszcze z godzinkę, z półtorej zmieniłem miejsce przy samym brzegu. Przy samej trawie. Rzucam tam w kierunku brzegu. Jedną wędkę zanęciłem. I w tym nęconym będę próbował coś złowić. A druga wędka taka. Bacik tu rzucę, tam rzucę. I na kukurydzę zobaczymy, może jakaś płoteczka podejdzie, może coś tam jeszcze weźmie. Póki co, na razie nic kompletnie. Jest pierwsze branie. Ładna wzdręga.
liczyłem na nie i się nie zawiodłem. Są tutaj, ale znowu nahałasuję i odejdą te rybki. Nieduża, wydawała się dużo, dużo większa, ale rozmiar, wymiar ma. A już dawno nie łowiłem wzdręk. Rzuciłem tam w oczka z tyłu i szukam tej rybki i zobaczcie, jest kolejna wzdręga, ale to jest jedno branie, ryba się płoszy i koniec. O, taka sztuka pod słońce, ale coś tam widać. O, jest. Kolejna. Ups, spadła. I taka sztuka w oczkach. Szukam jej. Jeden rzut, jedno oczko, jedno branie i koniec. Płoszy się ryba. Już jej tam nie ma. Jest. Tym razem płoteczka na tak zwanego macanego. Nawet zarymowałem. Szukam jej, szukam, słuchajcie, no bo tu już nie mam co wymyśleć. Słońce coraz wyżej. O, taka płotka. Odwracam się, jak widzicie, z tej dużej kamery mało będzie widać. Ale troszeczkę może z tej mniejszej i tak dookoła pontonu rzucam gdzieś tam w oczka, w tych trawach. Gdzieś tam się pojawiają pojedyncze wzdręgi i płoteczki. Ale to jest jedno branie, wypłaszają się ryby i trzeba szukać następnego oczka. Nie ma jakiegoś takiego skupiska tych ryb. Naprawdę jakieś pojedyncze sztuki gdzieś tam sobie pływają. Jest. I jest wzdręga. Macam. I wymacany. I taka sztuka. Nagram z ręki, bo w tą stronę słońce nie będzie mi widać. Kończę na dzisiaj. Zaczyna smalić, ma być około 30 stopni dzisiaj. Jeszcze wędki w wodzie. Tak jak widzieliście, no rano były, coś tam się zaczęło dziać po nęceniu zaraz przez jakąś godzinkę. Sorry, ale osa mi tu na rękę siada. Poczekajcie chwilę. Dobra, odleciała. Z rana trochę jakieś tam były brania. Jeden, w sumie dwa leszcze. Jeden to taki ładny, ponad 1,5 kg. Drugi taki malutki, ze 30 deko. Płotki weszły, jeden krąb. No i tu zmieniłem miejscówkę, bo tam się już kompletnie nic nie działo, nawet po donęceniu. Przy brzegu myślałem, że coś będzie więcej. Ale nie, tam jedna tylko była wzdręga, zanęciłem, ani nie ma bąblowania, ani nic nie podchodzi. I tak tu dookoła, z tyłu, tutaj o, w tych zaroślach, w tych krzaczkach, w oczkach rzucałem na płytkim gruncie bacikiem, kukurydza na haczyku i kilka wzdręg fajnych weszło, jedna płotka. No i tyle, no nic więcej nie wydłubię dzisiaj. Uciekam, bo naprawdę zaczyna tak smalić, że już zaczyna mnie piec. Nie ma sensu siedzieć dłużej. Wszyscy tutaj wędkarze gdzieś tam siedzieli. Wszyscy się pozbierali i polecieli do domu, no bo naprawdę nie ma sensu.
No nic, dzięki za oglądanie, subskrybujcie mój kanał, oglądajcie, lajkujcie, kciuk do góry, do dołu, to już Wam jak się podoba. I pytajcie się komentarze i piszcie jak tam u Was sezon, bo tutaj tak rozmawiam z ludźmi, dzisiaj też tam pływał Pan z łódką i szczupak i to wszystko takie, ten rok też słaby jakiś. No słabo, tak jak słyszę dookoła, gdzieś te rybki jakoś nie za bardzo. No ja coś tam łowię, także ja mówię, dzisiaj ten leszczyk fajny, jestem zadowolony. Dobra, trzymajcie się, powodzenia, hejka.